5 elementów, które chciałbym, aby pojawiły się w Forzie Horizon 4, których brakowało mi w Forzie Horizon 3. Od razu mówię, że jeśli podobał wam się ten film i chcecie zobaczyć tego typu filmów więcej, zostawcie łapę w górę, żebym wiedział, że mam ich robić więcej, po prostu. W czwórce chciałbym zobaczyć markę Volkswagen. Volkswagen to jest spora część motoryzacji, dużo kultowych samochodów. Volkswagen Golf, Volkswagen Passat, wątpię, żeby się pojawił Passat, chyba że w jakiejś hardkorowej wersji. No ale myślę, że mógłby się pojawić jakiś tam Arteon chociażby. Jakieś też stare Volkswageny, jest tego naprawdę cała masa i podejrzewam, że w komentarzach moglibyście wymienić swój jakiś ulubiony model Volkswagena, który chcielibyście, aby się pojawił w czwórce i to jest całkowicie w porządku, ja też bardzo bym chciał, aby ta marka powróciła do serii Horizon. Świat gry. Nowy świat gry, oczywiście, że będzie nowy świat gry w Forzie Horizon 4. Wszyscy mówią o Japonii, ja też jestem za. Uważam, że byłaby to fajna kraina, kolebka driftu, masę różnych miejsc, gdzie można się spotkać, jakichś parkingów, powiedzmy, stylizowanych na Tokyo Drift. Wiecie, te klimaty, to było naprawdę coś fantastycznego i na pewno każdy lubiłby kraj, przynajmniej większość osób myślę, że lubiłoby kraj kwitnącej wiśni i przeżyje ten ruch prawostronny, tylko żeby dali nam tą Japonię, kurde, no to by było coś niesamowitego, jakieś drifty w kanionie, oh, tego chyba bardzo nam brakuje, prawda? Kolejną rzeczą, jaka mi brakowała w Forzie Horizon 3, a chciałbym, żeby pojawiła się w czwórce, no to są właśnie drifty, to znaczy mieliśmy w trójce strefy driftowe, gdzie mogliśmy sobie polatać bokiem, ponabijać punkty i tak dalej, ale było tego zdecydowanie za mało. Nie było nawet takich typowych wyścigów, czy takich trybów, powiedzmy, typowo driftowych. Mieliśmy te strefy driftowe, które były ok, no ale chciałbym, żeby też bardziej skupić się na tym drifcie. Chyba każdy lubi palić kapcia i są to jedne z najpopularniejszych filmików na YouTubie, gdzie właśnie widać, jak ktoś fantastycznie pali kapora, używając kierownicy i tak dalej, więc myślę, że więcej driftów w Forzie Horizon 4 byłoby zdecydowanie na plus. No jeśli będzie to kraj Japonia, no to kurde, kolebka driftu, na 100% musi być więcej tego driftu, no nie ma opcji, byleby była tylko ta Japonia. Bardziej wciągająca fabuła. Wszystkie te festiwale, wyścigi, mistrzostwa, to jest fajna rzecz, ten klimat jest lightowy, ścigamy się, jest trochę inaczej niż w innych grach wyścigowych typu Need for Speed albo The Crew. Chociaż taki bardziej angażujący tryb fabularny byłby też czymś ciekawym, no nie? Z drugiej strony właśnie chyba też lubimy Forza za ten tryb fabularny, jaki jest, czyli za te festiwale, mistrzostwa i tak dalej. Więc tutaj nie jestem do końca przekonany, czy jakieś takie wybuchy, inne tego typu rzeczy byłyby ok, ale znowu jakaś taka podszywka fabularna, coś takiego, co by nadało nam więcej adrenaliny podczas tych wyścigów, na pewno by wypadło tutaj na plus. Kolejny element, który chciałbym, aby się pokazał, właściwie to jest funkcja gameplayu. Chciałbym, aby można było na mapie wymieniać sobie pojazdy. Tak jak na przykład mieliśmy to w The Crew 1, że otwieramy sobie jakiś tam smartfon z boku i zmieniamy sobie na liście jakiś samochód. I chciałbym, żeby to było w Horizon 4, bo moi drodzy, gram teraz w trójkę i powiem wam, że cały czas wychodzenie do centrum Horizon i zmienianie samochodu sobie tam, albo wchodzenie do wyścigu i wybieranie jakiegoś samochodu do wyścigu i wychodzenie z wyścigu, żeby nie teleportować się nie wiadomo gdzie, no to jest kłopotliwe i chciałbym jednak, żeby, no kurde, łatwiej można było zmieniać te samochody. Czasami jeździmy sobie gdzieś tam po otwartym świecie z kolegą, on ma powiedzmy BMW, ty masz jakiegoś Mustanga, chcecie sobie podriftować marką BMW tylko i wyłącznie. No i musisz wejść do centrum Horizon, musisz sobie wziąć odpowiedni samochód i wrócić w to miejsce, gdzie on jest. No, to jest takie... Chciałbym, żeby to było jednak troszeczkę uproszczone. No i okej, 5 moich oczekiwań co do Forza Horizon 4, piszcie w komentarzach, czy się z tym zgadzacie, czy nie. Jak dla mnie, będzie to fajna... Myślę, że będzie to fajna gra. Ludzie odpowiedzialni za Forza Horizon 3 stworzyli nam niesamowitą grę i moim zdaniem najlepszą grę wyścigową, jaka powstała do tej pory, ze świetną grafiką, klimatem, muzyką, jeszcze raz grafiką.
dźwiękami samochodów i samochodami, które są świetne. Mieliśmy w końcu jakieś tam bodykity, poszerzanie samochodów, trochę więcej tuningu. Także to jest zdecydowanie gra, której można się na długie, długie godziny pobawić tymi furkami, jeśli ktoś lubi się ścigać. I nawet osoby, które nie lubią się wyścigałek i nie grają sobie jakieś tam Need for Speedy czy coś i sobie zagrały Horizon 3, powiedziały: wow, to jest niesamowita gra, więc myślę, że czwórka będzie równie zajebista jak trójka. Tylko właśnie kilka rzeczy brakowało mi w trójce, które chciałbym, aby pojawiły się w czwórce. Oczywiście piszcie, co o tym myślicie, zostawcie subskrypcję, jeśli podobał wam się ten filmik i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.